Jeszcze jesteśmy. Pani Alina Czerniakowska, bardzo mi miło. Po raz kolejny się widzimy i chcemy zobaczyć film o panu sędzim Bogusławie Nizińskim, którego gościmy dzisiaj. Pani Alino, słowo wstępne. Witam serdecznie, witam sędziego. Gdzie jest sędzia? Nie widzę. Jest. A, jest, jest. Brawo, 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 brawo. Witam Państwa. Chcę zaprosić na krótki, bo pół godziny dokładnie, film dokumentalny, mający taki tempo, narrację. Film, który mówi najogólniej rzecz biorąc o sytuacji w Polsce i o podstawowym założeniu, które powinno być zaraz na początku wolnej Polski, czyli osądzenie tej epoki, która była przed nami. Osądzenie sprawiedliwe, żebyśmy mogli jakoś tak czysto i normalnie wejść w tą wolną Polskę. I ten film pokazuje najpierw taką krótką sytuację, co się stało i co było w Polsce. I potem w tym 1999 roku na czele instytucji takiej jak Rzecznik Interesu Publicznego staje sędzia Bogusław Niziński i zostaje mu powierzona rzecz najtrudniejsza moim zdaniem i najważniejsza, ponieważ obracam się w mediach od dość dawna i wiem, jak w telewizji wszyscy od lat strasznie bali się i boją się słowa lustracja. To jest coś takiego, że jak się wymieniało na przykład Jarosław Kaczyński, czy wcześniej Lech Kaczyński, to nie było mowy o gospodarce, o sprawach międzynarodowych, nie, tylko wszystkie te zakulisowe rozmowy brzmiały, bo znowu będą szukać w naszych papierach. I ten strach główny. I teraz na przykładzie tego filmu będzie można zobaczyć, co było problemem, dlaczego było tak trudno, dlaczego w zasadzie się nie udało, co się udało zrobić, czy byli fikcyjnie zarejestrowani, jak reagował Strasburg. Są to tylko takie krótkie myśli, które pozwalają zastanowić się nad całością. Film jest z bohaterem, który jest żyjący, który jest wśród nas, dzięki Bogu, i który sam może powiedzieć i o swoim życiu, i o tym, jak było. Więc najpierw jest krótka sylwetka sędziego, żeby każdy wiedział, kim był i kim jest, i potem ta jego praca. Szczerze powiem, że zabierając się do tej pracy, czytając, znając i widząc pracę sędziego, tę taką ogromną pracę, stawiałam sobie takie pytanie, czy człowiek do szpiku kości uczciwy, grzeczny, delikatny, dobry, patriota, może wygrać z machiną zła? Proszę, niech ten film Państwu odpowie. Dziękuję bardzo. W Polsce nie było lustracji, dekomunizacji, deubekizacji. Nie osądzono zbrodniarzy generała Fildorfa Nila, rotmistrza Witolda Pileckiego i tysięcy patriotów. Skromnych, prostych, kochających Polskę, mordowanych w ubowskich kazamatach przez rodzimych zdrajców na służbie Moskwy. Potem następcy ich dokonywali okrutnych, trudnych do pojęcia zbrodni na swoich rodakach. Strzelali do górników w kopalni Wujek, okrutnie zamordowali bezbronnego, skromnego księdza Jerzego Popiełuszkę, mówiącego o wolności, prawdzie, godności. Zakatowali licealistę Grzegorza Przemyka, krakowskiego studenta Stanisława Pyjasa. I można by tak wyliczać wiele haniebnych czynów tych, którzy rządzili przez pół wieku, doprowadzili kraj do ruiny, wychowali kolejne pokolenia, które przejęły władzę, majątek narodowy i bezkarnie nim rozporządzają obecnie w Polsce.
Jan Paweł II mówił: za każdym czynem stoi konkretny mężczyzna lub kobieta, nazwisko, imię, data urodzenia, kolor oczu. Indywidualna odpowiedzialność za każdy czyn. Gdy przestanie się dochodzić do prawdy, życie traci sens. Sędzia Bogusław Nizieński przez wiele lat walczył o prawdę. Kim jest? Jakie są jego korzenie rodzinne? Syn legionisty. Wierny piłsudczyk, związany z kresami. Ja wychowywałem się w kulcie, że tak powiem, marszałka Piłsudskiego, który mi pozostał drogowskazem na całe moje życie. Tacy ludzie jak Piłsudski oddali całe swoje życie krajowi i narodowi. I za to chwała im, a przede wszystkim Józefowi Piłsudskiemu, który od najmłodszych lat bił się o tą Polskę, o jej niepodległość. Ile razy jestem na Wileńszczyźnie, odwiedzam wszystkie te miejsca w Wilnie, a jest ich 9, w których mieszkam. Wydaje mi się, że ja go tam widzę, na tych ulicach, że ja z nim obcuję. Już tak jestem i inny nie będę. Tyle. Naród musi wiedzieć, na kogo głosuje, kto nim rządzi, komu może ufać. Komu powierzyć swój los? Los przyszłych pokoleń, los ojczyzny. Ktoś zarzuci patos, wielkie słowa. Bo o wielką sprawę tu chodzi. Przecież każdy wie, że w kłamstwie żyć się nie da, czy to w rodzinie, czy w kraju. Nie da się uczciwie budować gospodarkę kraju, działać we wspólnym interesie bez prawdy, bez wzajemnego zaufania. Od tego zależy nasze być albo nie być wolnym, silnym krajem na mapie Europy i świata. Panie Bogusławie, czy chce pan coś powiedzieć? Nie, czy... Pani Alino? Ja myślę, że pytania. Bardzo was proszę, najpierw sala. Tylko powiedzieć, że nigdy nie byłem profesorem, że mnie prasa robiła profesurę. Byłem tylko sędzią. Ja krótkie mam pytanie. Czy jest szansa, że to, co pan wie, a teraz nie może powiedzieć, że gdzieś to na jakiegoś notariusza się składa, prawda, i nie wiem, po 20 latach albo po 50 jednak to wyjdzie na jaw? Niestety, ale to nie jest możliwe.
Notariusz nie jest tutaj wyjściem. Pewne sprawy zostały już zakryte. Mnie powiedział jeden z działaczy opozycji, który potem wyrósł na ministra pewnego resortu, że jego zdaniem to te dokumenty, które w ogóle pozostały, powinny zostać zabetonowane tak jak w Czarnobylu. I ja się nie podejmuję ujawnienia tych dokumentów i mojej wiedzy na temat wielu ludzi. Jest to dramatyczne dla mnie też, że w naszym życiu publicznym o czystość, którego walczyło tylu wspaniałych ludzi w naszym kraju, którzy zginęli w potwornych warunkach, skasowani strzałem w tył głowy, czy nawet jeszcze gorzej, powieszeni, jak generał Fillow, że mimo tak pięknych postaci tylu ludzi u nas było, przepraszam za wrażenie, ale upodlonych. Niestety ktoś kiedyś powiedział, że w naszym narodzie są orły, ale są też i płazy. I to jest nasz wielki dramat. A mój osobisty, jeżeli można tak powiedzieć, to ten, że ja wierzyłem, że da się coś tu zrobić. Byłem może naiwny, nie znałem tej prawdy. Potem się dopiero przekonałem, jak to wszystko się toczyło. Po czerwcu 89 roku niszczarki się przegrzewały. Oni już nie byli w stanie niszczyć tych dokumentów. Tyle dokumentów zostało zniszczonych, bo się im pozostawiło tę możliwość. I dzisiaj szereg ludzi, którzy współpracowali z tą zbrodniczą organizacją, jaką była Służba Bezpieczeństwa, czy ze służbami wojskowymi, wielu ludzi wyszło czystych z tego. I to boli, że nawet nie można sięgnąć po tych, którzy się przyczynili do skazujących wyroków na śmierć, do strasznej tragedii, jaką przechodzili Polacy w więzieniach komunistycznych. I tu nie mogliśmy pokonać tych ludzi. Za dużo było tego zła, za dużo było ludzi zhańbionych, którzy utworzyli niejako wspólną rodzinę, w cudzysłowie, bo aż to słowo dla nich nie należy się. I oni wyszli triumfująco. No niestety, jeszcze po dziś dzień toczą się procesy z tego czasu, kiedy ja byłem rzecznikiem interesu publicznego, bo jak nie udało się tu na gruncie polskim wyjść na całą, to w Strasburgu i tam dawali się nabrać ci sędziowie na obrzydliwe kłamstwa tych, którzy byli lustrowani. Oni twierdzili, że nie mieli uczciwego, rzetelnego procesu. Jak śmią twierdzić tak? Mieli prawo do obrony, do trzech obrońców.
prawo do uczciwego, rzetelnego procesu, których nasi ludzie, którzy zginęli z ich rąk, nigdy nie mieli. A niestety doszło do tego, że Trybunał Strasburski zarzucił, że nie było równości broni i że rzecznik interesu publicznego był uprzywilejowany w prawie do korzystania z materiałów dowodowych, a tego prawa nie mieli wysoko urodzeni, lustrowani. A to jest ohydne kłamstwo, bo mieli dojście do akt w Kancelarii Tajnej Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Tam są ich podpisy, że oni w takich i takich dniach, w takim i takim czasie korzystali z materiałów stanowiących dowody w sprawie, jaka się toczyła w stosunku do nich. Twierdzili, że nie mogli na rozprawie korzystać z tych materiałów. To też kłamstwo, bo każdy z nich, kiedy przychodził na salę rozpraw, otrzymywał swój zeszyt, którym robił notatki, wydawany mu na sali rozpraw przez pracownika sądu. Tyle, że ten zeszyt swój musiał po rozprawie oddać do kancelarii tajnej. No trudno, ażeby z tym dokumentem szedł w miasto i robił odbitki. No ale niestety sędziowie w Trybunale nie mieli zielonego pojęcia, co to była służba bezpieczeństwa, co to były wojskowe służby specjalne, jak oni prowadzili, procedowali. I w myśl tej zasady, że nie może się stać nic tutaj niedobrego lustrowanemu, wznowić to postępowanie. I dlatego do dziś dnia toczą się jeszcze, proszę Państwa, rozprawy niepokończone przed sądami lustracyjnymi, mimo że mnie już nie ma od 31 grudnia 2004 roku, a sprawy jeszcze niepokończone. Tak to się toczy, no bo najlepiej było właśnie nie dopuszczać do wyroków, nie dopuszczać do kompromitacji tych ludzi, którzy sięgali po najwyższe w kraju naszym stanowiska. Przepraszam, że tak długo, ale... W filmie narrator wypowiada słowa: naród musi wiedzieć, jak głosować. Nie musi. Bo jak naród głosuje, nie ma żadnego znaczenia. Głosowanie narodu nie jest uwzględniane przy ustalaniu wyniku głosowania i wyborów. Komputer podający wynik wyborów podaje taki wynik wyborów, jaki do tego komputera wprowadziły spec-służby Moskwy. Naród i jego głosowanie nie mają z tym nic wspólnego. Dziękuję. Jeszcze przepraszam bardzo, że wywołam sędziego Johana, Wiesława Johana, który tutaj jest na sali. I zadam takie pytanie, jakbym odpowiedział po tym, co powiedział sędzia. Dlaczego w Polsce nie udała się lustracja? Proste, zwykłe pytanie i myślę, że tutaj sędzia odpowie. Panie Alino, ja przede wszystkim chciałem po raz kolejny bardzo, bardzo serdecznie z całego serca podziękować Pani za ten film, bo ten film dla mnie szczególnie jest niesłychanie ważny. Ważny jest dlatego, że Pan sędzia Bogusław zaszczyca mnie swoją przyjaźnią. Znamy się od wielu, wielu lat. Wiem, jak ciężko pracował, ale nie chciałbym tworzyć Bogusławie
laurki dla ciebie, bo że jesteś wybitnym prawnikiem, że jesteś człowiekiem na wskroś uczciwym, że to, co robiłeś, robiłeś nie dla siebie, tylko robiłeś dla nas, robiłeś dla Polski. Za to wielkie podziękowania i powiadam, akurat miałem tę okazję, aby pracę pana sędziego oglądać z bardzo bliskiego dystansu. Pamiętam ten dzień, bo zostałem zaproszony przez prezesa Sądu Najwyższego, pana Strzembosza, kiedy zapadała decyzja o powołaniu rzecznika interesu publicznego. Nie wiem, czy pan prezes darzył mnie takim zaufaniem, ale wiem, że do ostatniej chwili nie był pewien, czy Bogusław Niziński ma być tym człowiekiem, który będzie w Polsce przeprowadzał lustrację. Myśmy na tę lustrację cały czas oczekiwali. Ale jeszcze jedna refleksja. Proszę Państwa, przez 9 lat byłem sędzią Trybunału Konstytucyjnego i muszę powiedzieć, że tak jak walka z lustracją odbywała się na poziomie postępowania sądowego, jak walka z lustracją odbywała się na poziomie ukrywania, niszczenia akt, bo to było nagminne, to ta walka przeniosła się także na, muszę tak powiedzieć, na najwyższy poziom oceny konstytucyjności tej instytucji. Sojusz Lewicy Demokratycznej kilkakrotnie składał zastrzeżenia co do konstytucyjności. Składał wniosek prezydent Kwaśniewski. Ta lustracja uwierała. Ta lustracja była niewygodna, mimo że została przeprowadzona tak bardzo, bardzo późno. W wielu przypadkach na szczęście skuteczna, ale wielu okazała się zupełnie nieskuteczna, o czym pan sędzia przed chwilą państwu powiedział. Dziś to są już tylko jakieś resztki prowadzone przez Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej. Ale powiedziałem o tej wojnie, powiedziałbym, w sferze legislacyjnej. Kiedy byłem w składach orzekających, czy lustracja tak zapisana w ustawie, jak to Sejm w pierwszej jej wersji przygotował, czy jest zgodna z konstytucją, czy nie. W moim przekonaniu ona była zgodna z konstytucją. Nie można jej było zarzucić jakichkolwiek błędów konstytucyjności. Ale byli tacy, którzy mieli inne zdanie. Ja nie chciałbym oczywiście w tej chwili wskazywać nomina sunt odiosa, prawda? Nie będziemy dzisiaj tych ludzi rozliczali, chociaż może kiedyś historia będzie ich rozliczać. Także pani Alino, no, nie chciałbym dodawać do tego, co pani znakomicie pokazała w tym filmie. Powiadam, dla mnie jest ten film niesłychanie ważny, bliski, bo dotyczy mojego przyjaciela. Dotyczy człowieka, z którym się tyle lat znamy. Ale muszę państwu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, już pomijając te wielkie, wielkie słowa, bo nie da się. Język polski jest zbyt ubogi, żebym mógł dalej opisywać czy charakteryzować Bogusława. Otóż ja muszę państwu powiedzieć, że spotkałem się po raz pierwszy z panem sędzią Nizińskim w bardzo nietypowej sytuacji. Jeszcze byłem wtedy adwokatem. Pan sędzia był sędzią w sądzie rewizyjnym. Jeszcze wtedy były sądy rewizyjne. Ja przedstawiałem jakieś tezy i proszę sobie wyobrazić, byłem zdumiony, że ten facet za stołem sędziowskim z uwagą słucha, co do niego mówię. To był rzeczywiście ewenement w sądzie, bo sędziowie już mieli z góry przygotowane orzeczenia. To, co tam adwokat opowiada na sali, to nie ma większego znaczenia. No, ta rewizja okazała się sukcesem moich mocodawców. I jeszcze jedno. Bogusław Niziński został po prostu z pracy wyrzucony z sądu. Wyrzucony po prostu normalnie na bruk. Nie miał pracy. Spotkaliśmy się przypadkowo i on mówi, jeszcze nie byliśmy po imieniu, powiada w ten sposób, mówi, panie mecenasie, szukam pracy, może pan coś znajdzie. Zacząłem szukać. Miałem jakichś znajomków, proszę państwa, gdzie? W Stołecznym Komitecie Kultury Fizycznej, bo się... Tak, no i przyszedłem do tego szefa i ja mówię, wie pan, jest znakomity prawnik, niech pan go zatrudni, to jest rewelacyjny gość. A nie ma problemu.
Panie Zasiu, że my się znamy tyle lat. Co powiedział, jak się dowiedział, że pan sędzia Niedziński jest zwolniony z sądu? Nie, nie. Tych ludzi nie przyjmujemy. Ci ludzie mają być poza nawiasem. Taka była wówczas polityka. I jeszcze jedno, dobrze, ja państwa zanudzam, ale przepraszam, ponieważ rozmawiamy o panu sędzim. Ale był to okres, kiedy z kryminału wyszli chłopcy z Ursusa. Nie wiedzieli, co robić za strajk w Ursusie. No i znowu kontakty, prawda, i pytają, chcemy jakąś firmę założyć. Proszę państwa, ludzie, którzy gdzieś tam pracowali, byli świetnymi działaczami opozycyjnymi, postanowili założyć firmę. Szaleństwo kompletne. No ja mówię, chcecie, to ja mam człowieka, który wam to załatwi. No i się zaczęło. Bogusław był ich pełnomocnikiem. Gdyby nie pan sędzia Niedziński, proszę państwa, oni by po prostu zniknęli z tego rynku spółdzielczego. Nie wiem, pokończyliby w kryminałach wcale nie z powodu działalności opozycyjnej, tylko jakieś tam nadużycia wynikające po prostu z niewiedzy. Także i na takim polu działał pan sędzia Niedziński. Także pani Alino, raz jeszcze wielkie, wielkie słowa uznania. Bardzo, bardzo dziękuję. Trochę czuję się, że tak powiem, zażenowany, że mnie pani wywołała do odpowiedzi. No ale skoro już, to dziękuję bardzo. Zanim oddam głos państwu jeszcze, to chcę powiedzieć, że oprócz tych relacji, które tu trzy kamery widzimy, uczestniczą razem w tym spotkaniu od początku słuchacze Niepoprawnego Radia. Witold Kalinowski, Polskie Radio Armii Krajowej Jutrzenka. Panie sędzio, ja z takim bardzo szczegółowym pytaniem do pana, i to może być irytujące dla słuchaczy, ten poziom szczegółowości, a jeszcze bardziej irytujące może być wiedza, zdanie, które za chwileczkę powiem. Ja już panu to pytanie zadawałem przy pewnych okazjach publicznych, a pan mi bardzo wyczerpująco odpowiadał. Ale nie wszyscy słyszeli pytanie i nie wszyscy słyszeli odpowiedź. Pytanie jest następujące. Z takim króciutkim wstępem. Ja trzykrotnie występowałem do Instytutu Pamięci Narodowej o zaświadczenie, takie zaświadczenie lustracyjne. Za każdym razem to zaświadczenie dostałem, za każdym razem ono miało taką formę. Pan, nie wiem czy tam było, pan Witold Kalinowski w każdym bądź razie nie jest osobą pokrzywdzoną w rozumieniu ustawy, prawda? I jak ja się mam chwalić tego rodzaju zaświadczeniem przed moim synem, przed moimi wnukami, przed moją rodziną, która jest często znacznie bardziej radykalnie antykomunistyczna niż ja, bo jak ja im coś takiego bym pokazał, to oni powiedzą, no i co ty mi tu pokazujesz? Ty jest, po prostu nie jesteś pokrzywdzony. Małoż to było takich, którzy nie byli pokrzywdzeni. O, gdybyś ty był pokrzywdzony, to ja bym przed tobą na kolana padł, ja bym cię uznał za bohatera. Otóż ja nie chcę być uznany za bohatera. Ja bym chciał dostać zaświadczenie, a nigdy, jak się okazuje, nie mogłem takiego dostać, w którym by było napisane. W świetle dokumentów, którymi dysponuje IPN, pan Witold Kalinowski nigdy nie był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa PRL-u. Czy może pan na to odpowiedzieć, panie sędzio? Bardzo proszę o to. Z przykrością muszę powiedzieć, że nie mogę odpowiedzieć, dlatego że ja współpracowałem z Instytutem Pamięci Narodowej, ale tylko w zakresie akt archiwalnych. Ja nie mam żadnego wpływu na to, jakie formularze funkcjonują w IPN-ie. Czy one są w ogóle dla wszystkich takie same? Czy każdy, kto ubiega się o dostęp do akt, otrzymuje inną odpowiedź? Nie wiem. Mógłbym odpowiedzieć, gdybym miał te kontakty w czasie mojej pracy, ale ja niestety w tym zakresie z IPN-em nie miałem tych kontaktów. Nie wiem.
jakie oni stosują zaświadczenia. Nie wiem. Chciałoby się powiedzieć, że gdyby żył profesor Janusz Krutyka, bardzo wyczulony na te sprawy, to być może, żeby mógł być dla pana jakiś inny formularz. Ja zupełnie nie wiem, czy i jakie formularze obecnie są stosowane w IPN-ie. Proszę zważyć, że ja zakończyłem moją działalność na stanowisku Rzecznika Interesu Publicznego z dniem 31 grudnia 2004 roku, czyli to jest prawie 10 lat. Nie wiem, co się dzieje w IPN-ie i nikt, czyli nie mogę panu odpowiedzieć, niestety. Ja chciałem tylko powiedzieć, że to, co pan mówił, że nie było w sądach w Polsce równości stron, to chyba niestety jest prawda, bo z jednej strony było kilka osób takich jak pan, a z drugiej strony był cały aparat dawnych służb, obecnych sędziów, państwa i tak dalej. Więc to jest rzeczywiście nierówność stron, ale w drugą stronę. Trybunał Strasburski uważa, że nie było równości broni, że rzecznik interesu publicznego był uprzywilejowany w zakresie korzystania z materiałów procesu sądowego, natomiast tej możliwości rzekomo nie mieli lustrowani, co jest absolutną nieprawdą. Mariusz Marasek. Pozwolę sobie wspomnieć o tym, że miałem zaszczyt i przyjemność pracować z panem sędzią przy weryfikacji wojskowych służb informacyjnych i chcę powiedzieć i poświadczyć, że taką postawę, o jakiej tutaj była mowa wcześniej, bo w sumie o tej pracy było tam w sumie może jedno czy dwa zdania w filmie, dostrzegłem również w czasie weryfikacji. Pan sędzia należał do najbardziej sumiennych i obowiązkowych osób w komisji, jeśli chodzi o wysłuchania. Wnosił swoje bardzo wysokie kompetencje, jeśli chodzi o ocenę akt. I wielokrotnie miałem okazję widzieć to w różny sposób, ponieważ bardzo często były takie sytuacje, że byłem w zespole wysłuchującym, kierowanym przez pana sędziego. Bywało też odwrotnie, trochę się czułem może mniej komfortowo ze względu na to, że miałem świadomość, że członek zespołu góruje nade mną wiedzą prawną i doświadczeniem, ale pan sędzia nigdy sobie nie robił problemów, znaczy nigdy nie dostrzegał w czymś takim problemu. Takie sytuacje też się zdarzały i zawsze był bardzo pracowity, bardzo sumienny w tej pracy i no, wszyscy go podziwialiśmy i przy okazji powiem, że był osobą i jest z całą pewnością przy tym bardzo szanowaną przez nas i bardzo lubianą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zaraz wrócimy. Bardzo krótko. Dobry wieczór, panie sędzio Stefan Śluskowski. Ja nie byłbym takim pesymistą, bo myślę, że tak. Znaczy nie myślę, jestem pewien, ja tam nigdy nie myślę. Część z tych takich nagrodzonych, jeżeli nie wiem, to nie mówię, część z tych nagrodzonych tą rejestracją, a nie ujawnionych, które im się udało, przekazali te swoje aktywa dzieciom i wnukom niczym prawa spadkowe. Dzięki temu możemy zaobserwować takie dziwne kariery na wielu płaszczyznach medialnych, w radach nadzorczych. No, to jest mrówcza praca dla dziennikarzy. Znam jednego takiego, który latami grzebie i zbiera te materiały, po iluś latach może je wygrzebie. Także to często, bo to ma zastąpić dyplom przecież dobrych uczelni. Jeżeli dziadek był czynny i sprawny i jeszcze do dzisiejszego dnia pisze, karteczki wysyła, no to wnuczka na przykład, wnuczka jest delegowana do
Katowic do dobrej firmy windykacyjnej. Nie zdała na architekturze, nie zna się na finansach, ale ląduje w Katowicach w dobrej firmie windykacyjnej. Także to wyjdzie. Część się z nich wysypie. Daj Boże. Chciałem bardzo serdecznie podziękować również za te ciepłe słowa panu sędziemu Wiesławowi Jochanowi. Chciałem powiedzieć, nie wiem czy nie popełnię błędu, że jeżeli drogi naszej lustracji w jakimś sensie były przyjemne, to zasługa w tym Trybunału Konstytucyjnego składów, kiedy referaty były powierzane panu sędziemu. Nie wiem, czy mu to nie zaszkodzi, ale prawda jest taka, że dużośmy uzyskali korzyści przy tych składach Trybunału Konstytucyjnego, gdzie no, znaleźli się ludzie, którzy wiedzieli, co to jest lustracja i jakie cele są przed nią. Dziękuję, Wiesiu. Dobry wieczór. Panie sędzio, Andrzej Więdziński, mam takie pytanie. Bardzo szanuję pana dorobek i wiedzę. Chciałbym natomiast się dowiedzieć, czy zmieniłby pan coś w systemie prawnym naszym, który by pomógł lustracji? No, co by pan zmienił w naszym systemie prawnym? No, ja wiem, że bardzo wiele jest do zmian. Czy w takim razie, no, lustracja oczywiście no musiała nadejść i mam nadzieję, że będzie dalej trwała. Ale czy nie powinniśmy według pana raczej skoncentrować się na zmianie systemu prawnego, tak aby był on bardziej czytelny, przejrzysty i no, umożliwiał działalność i odnosił właściwy skutek. To znaczy, jeżeli ja pana dobrze rozumiem, to chodzi panu o skuteczność, o operatywność, tak powiem, tego systemu. Proszę państwa, wydaje mi się, że rzeczą no, niezrozumiałą dla mnie to długotrwałość tych procesów lustracyjnych. No to przecież dochodziło do sytuacji absurdalnych, kiedy procesy toczyły się latami. No, ale taki był urok tych procesów, a w szczególności sądy obawiały się, że jeżeli pójdą za szybko w sprawach badania czyjejś pracy, no to efekt będzie taki, że instancja nadrzędna czy Trybunał Strasburski nie zgodzą się z takim orzeczeniem i to wróci. No i tak to się niestety dzieje. W ogóle to była sprawa przegrana już przez to, że myśmy nie umieli na samym początku rodzenia się Polski niepodległej, tak jak w szeregu państw byłego obozu Związku Radzieckiego, natychmiast wziąć się za lustrację, a przede wszystkim zabezpieczyć wszystkie dokumenty, tak jak to zrobiono w RFN-ie, kiedy archiwa Stasi zostały natychmiast zamknięte. I Stasi już nie miało tam wejścia, a nie zostawić te materiały, które były dowodami w sprawie, zostawić po to, żeby je zniszczyli ci, którzy wytwarzali te materiały.
Dlaczego tak się stało? Nie było woli. Woli tak zwanej politycznej, jeżeli można tego słowa użyć. Nie mieliśmy dobrego klimatu. Nie było chęci do tego, żeby się rozprawić z tym światem przestępczym i to tym ohydnym, tym światem takich pseudo-Polaków, którzy się sprzedali obcym, którzy zniszczyli tyle ludzkiego życia. I oni tego nie uznają za błąd życiowy. Nie, oni uważają, że to był taki czas. Proszę Państwa, ja jeszcze może tak, ponieważ dużo robiłam filmów, które pokazywały, czy to z procesu Humera, tak, tak, dobrze, mówię na tyle głośno, że czy z procesu Humera, czy innych żołnierzy wyklętych, opracowując ich drogę, ich procesy, uzasadnienia sądu, sądowni, ludzi z prawa i rządu polskiego, ludzi władzy przez te ostatnie lata od 89 roku i trochę wcześniej jeszcze i cały okrągły stół. Przecież to jest strasznie proste, tam się bardzo prosta, że tak powiem, teza nasuwa. No jak mogli robić lustrację skuteczną w Polsce, kiedy ta lustracja by działała przeciwko nim? Więc jest to coś takiego, jakby na przykład, nie wiem, no złodziej wskazywał na siebie, że ukradł. Stanął publicznie i powiedział, tak, ja ukradłem. No to musiał być wyjątkowo uczciwy złodziej, a nie wiem, czy to się nie kłóci po prostu razem. No. Więc to nie było w interesie. Tylko tutaj, jeśli pan sędzia mówi oni na przykład, bo oni byli, bo oni. My musimy wiedzieć, kto to są ci oni. My musimy znać nazwiska. My musimy, tak jak Janusz Kurtyka, który miał odwagę na takim bliskim planie przed kamerą stanąć i mówił o Kwaśniewskim. Współpracował, był, szkodził Polsce. I mówił to na jednym oddechu, drżącym głosem, ale mówił. I trzeba to mówić. Ja wiem, czego nauczył mnie mój ojciec. Też wielki Piłsudczyk, też ułan 11 pułku ułanów, 20 lat starszy od mojej mamy, cudowny przedwojenny człowiek. On mówił, słuchaj, wszelka maść tych kłamców, krętaczy, zdrajców, oprawców, oni się muszą bać. Na nich musi być, tak jak mówił Piłsudski, siła. I po prostu... I musi być siła i muszą się bać. Oczywiście tu ktoś powie, są pewne ustawy, jest sąd, tego nie można przekroczyć. Nie można i można. Są pewne sytuacje takie, w których ktoś, kto kłamie, wie, że on przed tym, w tym i w tej sytuacji kłamać nie może, bo tak jak mówił Piłsudski, dostanie w pysk z lewej, to się podrapie z prawej i pomyśli, że chyba coś złego zrobiłem. I ta siła i skuteczność powodowałaby, że nawet ci, którzy by wysoko stali i którym by było to bardzo nie na rękę, musieliby się wić. Mnie opowiedział kiedyś Wojciech Ziembiński, jak wziął za oszewki, jak to nazwał, i jednego z dzisiejszych rządzących Polską wziął i puścił po schodach, jak się dowiedział, co robi. U siebie z Sadów Żoliborskich. I on miał taką odwagę i on wiedział, że potem już taki ktoś mu nigdy nie przyjdzie i nie powie, że może się ubiegać o władzę w Polsce. Dlatego tak się cieszyli, że już tego Ziembińskiego nareszcie nie będzie. Bo też zresztą wywalczył, że cmentarze w Katyniu, w Charkowie, w Miednoje, mamy polskie cmentarze. Opowiadała mi osoba, bliska współpracowniczka Jerzego Buzka, która mówi, że już było to zrzucone na sprawę rodzin. Rodziny katyńskie mają budować cmentarze. I Ziembiński w szpitalu, nagle z tym tlenem go prowadzą. Pan sędzia to wie, z tyłu wnuczek niesie za nim ten tlen. I pani Agnieszka Bogucka mi to opowiadając, łzy w oczach miała. Mówi, my tu już wszystko, no trudno, no ile tam rodziny będą mogły, jakiś krzyż postawią tam w Katyniu, coś tam.
bo nie ma Ziembińskiego. Nagle się drzwi otwierają i Ziembiński z tą swoją muszką, łysa głowa charakterystyczna, my na studiach zawsze biegliśmy, jak go zobaczyliśmy z drugiej strony bramy uniwersyteckiej i wiedzieliśmy, że nam nic ZOMO nie zrobi. I po prostu wtedy mówi, idzie za nim ten wnuczek z tlenem, a on tą laską swoją tak mocno o podłogę i idzie takim pewnym krokiem. I Buzek wstał i za nim Grześkowiak i wszyscy wstali. A on wtedy zasłabł, ale wygłosił przemówienie tego typu. To nie jest sprawa rodzin, to jest sprawa całego narodu, bo oni zginęli za ten naród. Ja stąd nie wyjdę, jeśli pan, panie premierze, nie podpisze. To była tego typu rozmowa. Buzek od razu podpisał, nie wiem, czy 16 milionów, czy coś jakaś na to i było. Więc jeśli, oczywiście, można machnąć ręką i w tej chwili tak naprawdę nieważne, czy był kapusiem, donosicielem, czy jest kłamcą, łgarzem, paskudnym, czy jeszcze gorzej, bandytą, bo Humer na przykład do pani Marii Chatowskiej, którą zobaczył na ulicy, to zresztą opowiadał mecenas Olszewski, premier Olszewski, mówił, rozłożył ręce i mówi, witam pani Mario, ona zemdlała, bo on ją lał ileś tam 114 na hajek zemdlała. On mówi, witam pani Mario, to jest dewiacja. I dewiacja w mózgu już na tyle to kłamstwo robi, że oni już nawet wierzą, że mówią prawdę. Przecież tak naprawdę to uczenie przez lata tych naszych wszystkich dzisiejszych przywódców i przed rokiem, przed 5, 6, 8 laty, to oni są uczeni dokładnie, jak przed kamerą kłamać. Przed kamerą jest trudno kłamać, bo oczy mówią, oczy są tym lustrem duszy. I ktoś, kto kłamie, to kamera strasznie to wyłapuje. Ale tego się można nauczyć. Są specjaliści światowi, którzy nauczą, że ten ktoś, nawet jeśli oczka mu uciekają w lewo i w prawo, to on potrafi stać i mówić to kłamstwo. I my się w takim wszechobecnym kłamstwie poruszamy w tej chwili. I sędzia Bogusław Niziński stanął w tym całym kole wielkiego kłamstwa. I w zasadzie był bezradny, bo ludzie władzy nie powiedzieli, dobrze, my chcemy oczyścić ten kraj i my tu staniemy razem i my to zrobimy razem. Nie, to było po to, żeby ta walka właśnie tak w tym, jak to sędzia powiedział, chocholim tańcu się pokręciła, a potem, żeby wszyscy powiedzieli, to jakiś oszołomski pomysł, to zupełnie nieważne. To jest może dzisiaj dla młodych ludzi rzeczywiście zupełnie nieważne, ale jeśli nie wiem, ktoś kłamał, ktoś donosił, ktoś na innego szkalował, ktoś za to brał pieniądze i wychował kolejne pokolenia, to ja nie wiem, jak on je wychował. To znowu wychował kolejnych cyników, którzy powiedzą, że jest nieważne. I będziemy tak się poruszać kolejno. Ja takich ludzi spostrzegam, ja z takimi się spotykam, ja z nimi rozmawiam, ja widzę młodych ludzi, którzy są fantastyczni, ale są również ci, którym się w ogóle takie rzeczy do głowy nie przychodzą, żeby w cokolwiek wnikać, żeby dochodzić jakiejkolwiek prawdy. Mówią, że czegoś takiego jak prawda nie ma. I tego typu. Także ta lustracja była tylko praktycznie no, taką ciężką pracą sędziego i na tym chyba miała pozostać gdzieś tam, jak to powiedział chyba bodajże Kalisz, tak? Żeby zabetonować to, tak? Nie? A Kozłowski powiedział, no tak, żeby zapytał. Mogę? Panie sędzio, ja pana znam z telewizji, ale pierwszy raz mam zaszczyt pana osobiście tutaj spotkać. Nie mieszkam w Warszawie, 300 kilometrów stąd, ale przyjechałam na 3 dni do Warszawy. Od czasu do czasu przyjeżdżam. Także bardzo się cieszę z tego spotkania. I tak króciutko chciałabym. Z tego filmu to, co zapamiętałam, skoro mówimy o tym, że nie było woli, przede wszystkim władz, ale z filmu wynika, że nie było woli także ze strony narodu, skoro 80% osób było umoczonych w jakąkolwiek współpracę rodzinnie i tak dalej. Także wydaje mi się, że rzeczywiście to była ta trudność, ponieważ ta wola nie tylko powinna być polityczna, ale narodu, bo społeczeństwo obywatelskie by się domagało. Nie było domagania się, tak jak w Niemczech, Stasi rozliczono, dojście było do dokumentów. Ja mam takie dwa krótkie pytania. Pierwsze pytanie, ponieważ akurat pan Cęckiewicz w tym roku wydał książkę Lech Wałęsa, człowiek steczki.
i udowodnił na podstawie dokumentów, że pan Wałęsa był tajnym współpracownikiem, pobierał pieniądze, sprzedawał kolegów, potem więcej osób i nas wreszcie sprzedał, którzy byliśmy w Solidarności zaangażowani w roku 80. Na krótko było walność, ale byliśmy. I teraz mam pytanie. Dlaczego, mimo że pan Wałęsa pobierał dokumenty, czyścił je, tak wynika z tej lektury i z dokumentów, dlaczego mimo że składał podpisy, wziął dokumenty i zwracał dokumenty niekompletne, czyli ukradł, po prostu pewne strony wytargał. I teraz, czy jest możliwość tego rozliczenia? To jest jedno pytanie. I drugie pytanie dotyczy pańskiej wiedzy, bo wydaje mi się, że nie może wiedza, którą pan posiada, głęboką, szeroką na temat państwa polskiego, że ona nie może zniknąć. Czy wiem, że ta tajemnica, o której pan tutaj podkreślił, tak jak ksiądz, sędzia i jeszcze kilka zawodów, które wymagają tej tajemnicy, ale czy nie można by było zrobić czegoś takiego, że spisałby pan tą wiedzę, którą posiada i w jakimś tam cyklu, bo 30 lat czy 50 lat można to ujawnić. Czy jest w ogóle taka możliwość? Dziękuję bardzo. Proszę pani, jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, o tą ostatnią pozycję Sławomira, pan profesora Sławomira Cęckiewicza. Bardzo dobrze, że ten człowiek ciągle pracuje, mimo tych kłód, jakie mu są rzucane przed nogi. To bardzo dobrze. Z tym, że tych dokumentów w oryginale, które by były potrzebne w procesie lustracyjnym, no niestety nie ma. A sądy były bardzo wyczulone na dokumenty, na ich autentyczność. I to już jest ten czas, kiedy się go już nie przywróci, bo kiedy był ten przepis w ustawie lustracyjnej, że do 10 lat można jeszcze orzeczenia, które zapadły, zaskarżyć i wykorzystać nowe dowody, tego przepisu już nie ma. On padł bardzo szybko. Uchylono ten przepis szczególny, jaki był w ustawie lustracyjnej. I to mogą zrobić już tylko historycy, jeżeli trafią na kiedyś w jakiś sposób autentyczne dokumenty. No tak się stało, jak to się stało, że dostały się teczka, dostała się w ręce osoby niepowołanej, która nie powinna była z niej korzystać i wróciła już zdekompletowana. A co do tego drugiego tematu, ja już jestem bardzo zmęczony i ja nie mam już dojścia nawet, proszę pani, do dokumentów, nad którymi kiedyś pracowałem, ale znowuż jest pole otwarte dla historyków, takich właśnie jak Sławomir Cęckiewicz, którzy znają tą technikę pracy u beków i ewidencjonowanie tych spraw, rejestrowanie i być może, że uda się więcej wypowiedzieć, kiedy się dojdzie w odpowiednim czasie do tych dokumentów, które jeszcze zostały. Bo te, które zostały skasowane w niszczarkach, to już nich nie ma. Kopie mogą być w innych teczkach, w teczkach osób inwigilowanych, ale w teczce pracy tajnego współpracownika nie ma. Więc tutaj już obawiam się, że pewne rzeczy w ogóle nie da się już odtworzyć. Mogą zrobić to historycy. Jeżeli chodzi o procesy karne czy procesy lustracyjne, to one są już nie do
odtworzenia, że tak powiem. Taka jest prawda. Należę do ludzi, którzy marzą o IV Rzeczypospolitej, o Polsce opartej o tradycje chrześcijańskie i niepodległościowe. I nie ukrywam, że w tym moim marzeniu ważną rolę odgrywają filmy pani Alicji. Nie muszę mówić, jakie to są filmy. Dokumentujące prawdę historyczną wielkich bohaterów narodowych, ludzi, którzy oddali życie za Polskę. Ten film, który dzisiaj zobaczyliśmy, jest filmem szczególnym, bo po pierwsze dotyczy wspaniałego Polaka, patrioty, który żyje wśród nas, który towarzyszy nam, przynajmniej mnie, w także wielu patriotycznych demonstracjach, pochodach. Wiem, że zawsze mogę spotkać tam pana sędziego. Człowieka, który poświęcił swoje życie, w każdym razie wielkiego rozdział w walce o prawdę historyczną, bo tak rozumiem walkę o lustrację. Lustrację, która przecież towarzyszy, nazwijmy to do dziś, bo przecież od rana do wieczora, czy nam się podoba, czy nie, czy otworzymy telewizję, czy weźmiemy gazety, agenci, ludzie, którzy zdradzili Polskę, tajni współpracownicy bezpieki są w prasie, a szczególnie w telewizji. Można by ich wymienić. Tu była mowa o pochodzie, jak ja to nazywam, frontu jedności pana prezydenta. Przecież obok prezydenta szli tajni współpracownicy z Oleksym towarzyszem na czele i wielu innych. Panie sędzio, ja chylę przed panem, kłaniam się nisko za to, po co pan zrobił dla Polski. I chciałem powiedzieć, że łączą nas wspólne korzenie rodzinne, które sobie bardzo cenię. I dlatego może w imieniu synów legionistów Józefa Piłsudskiego, synów zawodowych oficerów Wojska Polskiego, do których należał mój ojciec i pana ojciec, chciałem panu powiedzieć szczęść Panu Boże. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Andrzeju. Panie sędzio Maciej Świrski, Reduta Dobrego Imienia. Z tego filmu i z pańskiej dzisiejszej wypowiedzi można wywnioskować, że w trakcie swojej misji do 2004 roku był pan w zasadzie osamotniony, znaczy, że naród pana nie popierał pańskiej pracy w swojej masie. I ja wnioskuję, że to poczucie, jakby to powiedzieć, no, niepełnego sukcesu misji lustracyjnej także z tego wynika. Czy tutaj dostrzegam pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, zaniechanie narodu w stosunku do swojej własnej historii, własnego obowiązku co do przyszłości. Tak to można by nazwać. No, teraz ostatnie lata odczuwamy pewne ożywienie, prawda? Po Smoleńsku, po 2010 roku nastąpiła pewna organizacja społeczeństwa wokół wartości, wokół idei. Pytanie, czy w pańskiej ocenie jesteśmy w stanie coś nadrobić? Znaczy, powiedział pan, że lustracji już się nie da przeprowadzić w sposób pełny i tak, żeby to dało sukces. Ale czy są jakieś dziedziny życia, które aktywizacją społeczną, taką jak tutaj w tej chwili odczuwamy, w pańskiej ocenie możemy coś zmienić jeszcze w tym naszym życiu narodowym? Ja jestem optymistą. Ja myślę, że my możemy zmienić nasze społeczeństwo przez pokazywanie mu prawdy. Ono nie może być manipulowane, nie może być bierne.
bo my musimy zdawać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za nasz kraj. Choćby nas było tylko tyle osób, ile nas tu jest w tej chwili. Nie wolno nam złożyć, powiem, broni. Nas zobowiązuje nasz kraj i naród nasz do tego, aby go przebudować, żeby go zmienić, ażeby wyrwać go z tego zasadzenia, jakie przejęliśmy, w jakim się to społeczeństwo nadal znajduje. Ludzie nie chcą myśleć o takich sprawach. Ja nigdy nie powiedziałem, że społeczeństwo nie było z nami. Nie byli z nami ludzie, którzy byli umoczeni w tajną współpracę, ich rodziny i ci, którzy w ogóle nie interesowali się walką o byt narodu. I dlatego uważam, że ten naród jest do ocalenia. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na młodych. Tu jest przyszłość nasza. I nie wolno nam się załamać, że niektórzy z nich nie są z nami, że odeszli. Tak było, tak jest i tak będzie. Że nie będzie jedności w pełnym tego słowa znaczeniu. Ale musimy walczyć o to, żeby ludzi przekonać do prawdy, żeby ludzie uwierzyli, że to, co się stało przez te lata tego PRL-u, to jest sprawa niestety odpowiedzialności naszej, jakkolwiek Sowieci w tym maczali palce. Ale musimy zmienić to społeczeństwo, pokazać mu, że mamy ludzi pięknych, szlachetnych, którzy mogą zajmować decyzyjne stanowiska w naszym państwie. A nie chcemy takich, którzy są skażeni i którzy byli na usługach przeklętej bezpieki. Ja wierzę w to, że nie przegraliśmy tego boju, że jest przed nami przyszłość. Pewnie nie wszyscy ją doczekamy, to taka jest prawda, ale nie wolno nam zwątpić, musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby ludzi przekonywać do Polski i do tego, że ona jest warta poświęcenia się dla niej. Ja tak przynajmniej byłem wychowywany w tym środowisku, w którym mi przyszło żyć i tak wcześnie dlatego zacząłem tą walkę o Polskę i boli mnie to, że tyle ludzi zhańbionych decyduje o tym kształcie Polski. Ale ja wierzę, że przyjdzie taki czas, że my się odrodzimy w duchu też i będziemy mogli spokojnie doczekiwać lepszego czasu. Dobrze. Ja jestem inżynierem, więc ja zadam krótkie pytanie. Czy spotkał się pan w swojej karierze z groźbami wobec swojej osoby i czy ta sytuacja, jeżeli pan ktoś groził, nie ułatwia ujawniania pewnych informacji, których pan nie powinien ujawniać? No ja takich kontaktów nie miałem. Takie telefony to się nie liczą. Ale żadnych zagrożeń to ja nie odczuwałem, o tak bym powiedział. A to, co niektórzy mówili na mój temat, to ja mimo uszu puszczałem, uważam, że to nie warte w ogóle zajmować się czymś takim. Powinniśmy już kończyć. Ja widzę jeszcze cztery łapki. To
Bardzo proszę o bardzo krótkie, ale puścimy najpierw pytania. Ja chciałam, do pani pytanie mam. Czy ten wspaniały film o wspaniałym człowieku będzie mógł pokazany być w Telewizji Republika? Bo bardzo dużo już ludzi ogląda. Kto jeszcze chciał? Chciałem pani podziękować za ten wspaniały film. Myślę, że warto przypomnieć, że pan sędzia zachował się również właściwie jak zawsze. Zresztą jest, myślę, takim sumieniem Polski. Można powiedzieć, taką rolę na siebie, że jest jakąś cząstką polskiego sumienia. Wziął i myślę, że swoim życiem tak zaświadcza. Zachował się właściwie również, kiedy był w kapitule Orła Białego i przyznano niewłaściwym osobom to odznaczenie, co poświadczył, prawda, swoim protestem, swoją rezygnacją w sumie z zaszczytnego stanowiska, z zaszczytnej funkcji. Także no, myślę, że jest pan sędzia jest człowiekiem, który zawsze jest na właściwym miejscu. I ja chcę przypomnieć tutaj, pan sędzia bardzo lakonicznie potraktował problem zagrożenia, ale przecież był pomawiany też i procesował się. No właśnie. Więc to jest też jakaś forma zemsty za to, co pan robił. Dziękuję. Ostatnie. Chciałeś? To jeszcze, Waldek, to będziesz ostatni. No to z alfabetu. Przysługuje mi to z alfabetu. Waldemar Rzyszkiewicz. Ja chciałem po pierwsze zapytać tylko jeszcze o takie uściślenie, bo mnie się wydało w czasie odbioru filmu, jakkolwiek zakłóconego tutaj przez wodospad przez chwilę, że te 80% ludzi uwikłanych w jakiś sposób lub rodzinnie lub bezpośrednio, to było w komentarzu, a to chyba nie pan sędzia mówił. Właśnie. Ta liczba mi się wydaje przesadzona i ona jest korzystna dla przeciwnej strony, więc ja bym nie forsował tej liczby. Jakkolwiek oczywiście było o wiele za dużo takich osób. Cieszę się, że pan sędzia przed chwilą dał taką jasną perspektywę, bo zabrzmiało mi smutno i właśnie dlatego pomyślałem sobie, że powiem, bo ja też widzę pewną perspektywę optymistyczną. Mam nadzieję, że naród rosyjski wybije się kiedyś w końcu na taką duchową niepodległość, wybierze właściwe władze, które nam tę pełną listę przekażą im, jeśli nie my, to nasi wstępni dowiedzą się, kto był i co robił, bo czyny i rozmowy, jak wiadomo, są spisane i kiedyś one wyjdą na wierzch. Ja jeszcze raz chciałem powiedzieć, że te 80% to nie jest mój szacunek, tylko komentatora. Ja się nie podejmuję. Pan jest za historykiem. Zresztą profesor Paczkowski napisał w swojej książce w ten sposób, że biorąc pod uwagę rodziny, mnożąc przez ileś osób i kolejne pokolenia, którym nie zależy na tym, żeby lustracja przebiegała z racji rodzinnych. I to sięga 80% nawet. Pani Alino, ale były sondaże i pewnie pan sędzia pamięta, kto był za lustracją i kto nie był, to procent Polaków, którzy byli za lustracją, był dużo większy niż 20%. Dużo większy. Był czas, kiedy większość Polaków była za lustracją i dekomunizacją na początku. Więc ja myślę, że to nie jest, tak jak pan sędzia, to nie jest dobry argument. Bardzo, to jest taki wieczór, że trudno to zamykać. Chciałem powiedzieć, że... Aha, proszę. A propos Republiki Telewizji, no myślę, że tak. Myślę, że będzie można wyemitować gdzieś. Myślę, że i telewizja publiczna też pokaże, przyjdzie taki czas. Także nie wierzymy w to. Pani Alina, ale dała pani komuś z Republiki to? Tak. Aha, można ich pogonić, to? Tak. Okej, spróbujemy. Pani Alino, panie Bogusławie, bardzo dziękuję i cieszę się, że państwo do nas przychodzą.